kochani, dzisiaj My Little Box. Wczoraj do mnie przyjechało po południu, więc dzisiaj pokazuję, że mogła używać co jest w środku, ponieważ jest jedna rzecz, którą chciałabym już zacząć używać. W tym miesiącu jest to My Little Creative Box. Pierwszy raz jest takie całkiem inny design, bo normalnie to jest takie malowane obrazki, a tutaj jest ewidentnie zdjęcie. Ale też bardzo fajnie wydaje mi się, że wygląda. I pokazujemy już szybko, co jest w środku. Tak wygląda po otwarciu. Kokardeczka. Mówię wam, mam milion już tych kokardek z różnych boksów. Tym razem dostałam gazetkę, ostatnio nie dostałam, teraz dostałam. Wciąż jest taka rozkładana, ale jest ok. I tak, tym prezentem głównym jestem, powiedzmy, zadowolona. Szału jakiegoś super nie ma. Jest to taka torba, taki shopper. Ale fajna, taka płócienna, ale takie bardzo z takiego grubego materiału, nie jest to jakaś taka szmatka. To jest napisane My Little Box, tu jest taki, nie wiem, zobaczycie, takie miasto i tutaj jedna pani na balkonie kolorowa, myślę, że fajnie to wygląda. Z drugiej strony jest wielki napis Collect Moments, not Things. Tak to wygląda. Nie jest zła, myślę, że będę jej używać, no ale wiecie, jakieś tam... No też wiadomo, od czego to nie wiem wkładać, ale torba wydaje mi się, że jest ok i ona ma kosztować 15 funtów w ich sklepie. I drugi gadżet jest bardzo fajny, jest to taka biżuteria na telefon, czyli możecie sobie ozdobić, są takie koraliki, przypomina mi takie koraliki, co kiedyś się przyczepiało na szprychy do roweru. Możecie sobie właśnie ozdobić, wiecie, słuchawki do telefonu. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda i takich ładnych pastelowych kolorach. I to ma kosztować 16 funtów, więc nawet więcej niż ta torba, ale myślę, że to jest bardzo fajne i to sobie na pewno wykorzystam. I przejdziemy do kosmetyków. W tym miesiącu taki jest woreczek. I po pierwsze, ten właśnie produkt My Little Beauty chciałam już się do niego dorwać, ponieważ to jest krem na noc, a w tym momencie nie mam żadnego kremu na noc. Są tylko te serum w saszetkach, ale to się nie używa codziennie, tylko tam co dwa razy w tygodniu chyba. W ogóle to zawsze jest tak wystawione na tym opakowaniu. Wydaje mi się, że strasznie piękne są te opakowania. Tu jest 40 ml i on ma kosztować również 15 funtów za taki właśnie pełen produkt. Więc dzisiaj będzie już w użytku. Następnie dostaliśmy balsam do ciała firmy, której nie mam pojęcia, jak się wymawia. Jest to produkt robiony we Francji. Pełen produkt, 75 ml i to jest nawilżający balsam do ciała. Ja sobie go wezmę ze sobą do Polski, aby jechać, bo nie jest za duży. I tutaj mamy w nim shea butter, olej kokosowy, wosk pszczeli, jojoba, więc same takie fajne nawilżające rzeczy. I on ma kosztować, to jest właśnie, coś się pomylili, napisali, jest znaczek funtów 12,90 euro, więc nie wiem, czy to jest w funtach, czy to jest w euro, czy tyle samo w obu walutach, więc no, ale zobaczymy. Nie otwieram, wszystko to jest, wiecie, zaklejone, nie chcę otwierać, bo na razie nie będę używać. I trzecią rzeczą, z której jestem, jedynie z której jestem tak średnio zadowolona, jest to lakier do paznokci. Fajnie, że Nail Ink, lubię te lakiery, ale taki kolor Tate, w ogóle to mi się wydaje, że już miałam ten lakier, chyba dałam go siostrze. Więc taki czerwony, 11 funtów ten lakier kosztuje, więc bardzo dużo. Wydaje mi się, że Essie 8 funtów to jest duża, 11 to już w ogóle. No kolor niezbyt, zapytam się siostry, czy chce, ale wydaje mi się właśnie, że już jej taki dawałam. No może zatrzymam, nie mam takiego koloru, rzadko w takim chodzę, więc to tylko im nie wyszło. Nie wiem, czy były inne kolory, czy wszyscy właśnie dostali ten czerwony, typowo taki na jesień. No ale myślę, że w tym miesiącu nie jestem zachwycona tym pudełkiem. Jest ok, chyba najbardziej cieszę się z tego, z tej biżuterii na telefon. Ta torba jest ok, ale wiecie. Krem na noc mam nadzieję, że będzie ok. Balsam taki, wiecie, pewnie go za takie pieniądze, takiej małej ilości nie kupię. Więc... Dajcie znać, co sądzicie. Ja bardzo lubię te pudełeczka. Wiadomo, że nie każde jedno będzie rewelacyjne, bo niektóre naprawdę miały takie produkty, że wow. Ale było ok. Myślę, że było ok i warte tych 15 funtów. Więc na dole zawsze macie linka, jeżeli chcecie zamówić te pudełeczka, tylko niestety we Francji i w Anglii. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i widzimy się już niedługo. Pa!